tvpodkarpacie.pl. Wiele emocji wśród radnych powiatu sanockiego wzbudziła kwestia kredytu konsolidacyjnego, jaki zamierzał zaciągnąć powiat sanocki. Co niektórzy podkreślali, że przy przekroczonych wskaźnikach Regionalna Izba Obrachunkowa na taki zabieg się nie zgodzi. Jednak stało się inaczej. Przetarliśmy szlaki po kilku negatywnych opiniach, które samorządy otrzymały w sprawie podjęcia inicjatywy z realizowania kredytu konsolidacyjnego powyżej wskaźników 15%, które dopuszczane są ustawą o finansach publicznych. My, mając taką wiedzę, z panią Skarbnik jechaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby bronić naszej uchwały. My byliśmy przygotowani merytorycznie i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie przychyliła się do naszych argumentów i taką decyzję pozytywną otrzymaliśmy. Więc najprościej rzecz ujmując, powiat dostał zielone światło do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Chcemy skonsolidować, czyli przekształcić 3 stare kredyty w 1 nowszy. Będą to zabiegi pozabudżetowe, czyli te pieniądze nie wpłyną do nas, do budżetu, tylko bank, który wygra przetarg, spłaci nasze stare, znaczy obecne zobowiązania bankom, gdzie te kredyty wzięte były kilka lat temu. No i ten bank będzie wówczas naszym partnerem i dalej będziemy spłacać, tylko że te odsetki będą niższe, na korzystniejszych warunkach, co też się przyczyni do pewnych oszczędności. Których wysokość przed rozstrzygnięciem przetargu na operatora kredytu trudno jednoznacznie określić, ale każde zaoszczędzone środki są potrzebne, choć jak podkreśla starosta, sytuacja finansowa powiatu dramatyczna nie jest. Zadłużenie jest na poziomie 39% przy 60% dopuszczalnych ustawą. Czyli nasza sytuacja nie jest zła, jak głoszą różnego typu plotki, także dementuję to i chcę podkreślić, że sytuacja powiatu nie jest zła. tvpodkarpacie.pl